Witam z tej strony Zabuza, to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy z Surą. Nie kurwa, teraz będziemy napierdalać. Siema, z tej strony Zabuza. Dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od bonowania truciaka. Kupiłem tam truciaka sobie z jednym dodatkowym bonem. No i postanowiłem go tam ulepszyć. Tak jak widzicie, tutaj będzie ulepszanie. No i dodać mu bon, bo miałem jeszcze jeden tam, jak po tym jak zakupiłem po świętach. No ale niestety nie wszedł. Miałem jakieś tam jeszcze SM-y. Zakupiłem jeszcze jeden bon i ponownie nie wszedł. No a teraz tam tego truciaka tam spalił mi na 7, zrobiłem go z powrotem na 6. No i w dzisiejszym odcinku przejdziemy do oddania ostatniej księgi klątw, no i dropienia kamyka po misji dla biologa. No na początku w ogóle nie spojrzałem, dawno nie dropiłem tego kamyka, nie wiedziałem, no znaczy zapomniało mi się, że ten kamyk dropi w świątyni. No i dropiłem tak pod świątynią, właśnie na Ezo, tak, bo myślałem, że dropi tak samo jak Sąporka, że z księgi klątw dropią z tych pod świątynią, więc kamyk poleci też z tych pod świątynią. Lecz tak dropiłem, w jakimś czasie tam już miałem dosyć, ponieważ jak będzie widać tutaj wbiłem nawet, dobiłem level 52. No i po prostu masakra, biegałem, nie mogłem po prostu wytrzymać, kiedy ten kamyk poleci. Sporo czasu na to zmarnowałem, bo jeszcze tam mniej więcej nie nagrałem. Tam trochę pokazane bicie. I zaskoczenie moje było takie, że nawet poleciał mi ryb. Wiedziałem, że tam leci ryb i tak dalej, ale nigdy mi nie poleciał do tej pory. Pierwszy raz, niestety nie udało mi się nagrać, mam tylko screena, jak mi poleciał pod koniec tam filmu, będzie właśnie screen z tym, że na esotach poleciał mi właśnie ribek. No i dropiłem tak jak już mówiłem, no i udało mi się tutaj dobić 52. O, i co dalej? Będzie dalej te właśnie dropienie pod świątynią. No i w końcu przejdę do tej świątyni już dropić ten kamyk. Zobaczymy, czy mi się uda w tej świątyni wydropić. No jak na razie bez powodzenia, tutaj nic nie poleciało. Że ten kamyk nie poleciał. No zaraz będzie ten level up. Tutaj na razie tam się trochę podkładam mały jakiś tam, bo to chwilę jeszcze będzie tego. Albo nie, tam już dogadam wszystko. Tam po drodze jakieś tam metki spadało, czasem ubiłem jakiegoś metka 4-5. Może powiem, bo odcinek się trochę spóźnił, tydzień miał być odcinek tydzień temu, nie było go tydzień temu, ponieważ chciałem w tym odcinku pokazać jeszcze tam wbijanie skilli na P na mojej drugiej surze, ale no nie udało mi się wyrobić jeszcze, nie weszły skille na P. Brakuje tam paru tych kamoli, więc w następnym odcinku jako ten bonus taki będzie pod koniec pokazany, jak skille wbijam na P. No jeszcze tam będzie w następnym odcinku, jak expiłem sobie tam podczas eventu, bo był event 100% expa. No ale to już w następnym odcinku, teraz przejdźmy do tego, co tutaj się dzieje na ekranie. No już wbijam właśnie ten level. Już za chwilę będzie właśnie level up. Już ostatnie procenty dobić. No i dostałem wielkiej frustracji, że tyle expa wpadło mi tutaj pełno. Po prostu exp leciał strasznie wolno, a ja nie mam tego kamyka. No tak jak widać już level up jest. No, mamy 52. No i nie poleciał mi ten kamyk. Wkurzyłem się, wszedłem na te Wikimetin, a przeczytałem, a tam przecież patrzę tam w świątyni, że leci. Ja tak, o kurde, za przeproszeniem. Co ja zrobiłem? Tyle czasu zmarnowałem. No dobra, już
Pali, o dobra, lecimy do tej świątyni. No i bije w tej świątyni, bije. Jak widać, będę bił. Bił, ciągle bił. Procenty też wpadają i co? No i jak nie widać kamyka, było tak nie widać. Z czasem już dostawałem takiej frustracji, że... Dobra, jestem z powrotem. Jesteśmy u biologa. W czerwonych, akurat byłem w czerwonych, bo kupiłem tam kamyka, bo tylko tam mieli. Jak widać, bo nie wydropiłem kamyka. Nie wypałem się na ten temat, ile tego dropiłem. No i postanowiłem kupić tego kamyka. Kupiłem za 10 milionów chyba. No i dostałem bonus. Twoja szybkość ataku wzrasta o 5. No i dodatkowo dostałem szkatułkę. No. No i teraz przejdziemy do kolejnej rzeczy w dzisiejszym odcinku. W końcu udało mi się załapać na ten Harvard Festival. Nie zapomniałem o nim. No i dropkiem 3-5 postanowiłem sobie zrobić te ciastka. Tutaj jeszcze besta sobie zrobiłem. No i tutaj pokażę właśnie te ostatnią dziesiątą misję. Tutaj pierwsza misja, musiałem zabijać dziki żołnierz, bo ta misja jest podzielona, każda misja jest podzielona na dwa segmenty. Pierwszy jest w pojedynkę, drugi jest w grupie. No i ten pierwszy w pojedynkę musiałem zabijać 10 dziki żołnierz, tak, dziki żołnierz piechoty. No dziki żołnierz piechoty, te piechury takie w czapkach tutaj są właśnie, widać ich. Musiałem takich 30 zabić, a następny polegał na tym, że trzeba było być w PT. Założyłem sobie akurat na tym dropku, mam tam ślub z buffem jakimś. Buffem se stanąłem koło tej Hands Up. No i tam teleportowałem się, jak wykonałem. No i drugi etap polegał właśnie na zabiciu 60 dzikich sługów. No to tam szedłem na metka 3-5, tam z metka wypada z jakiś 40 do 50 tych dzikich sługów, metka 3-5, oczywiście jak nie siądzie spowolnienie. No i tak po kolei właśnie, jak miałem piechurów, to szedłem tu na spot. Jak miałem dzikich sługów, zabiłem po prostu metina, tam dobiłem po drodze jakieś tam 5-6 sztuków, tam czasem więcej tam było. No i zrobiłem te 10 misji, ale... Było to moim zdaniem, czy to jest opłacalne. No nie wiem, w ciągu tych 10 misji udało mi się zarobić tylko na jedną jasnozieloną ebonitową szkatułkę. Czemu jasnozieloną? Ponieważ z niej są najlepsze rzeczy. Tam pedek jest, rękawiczka, dodania, zmianki i kamol. No. No i zrobiłem tutaj sobie na tej postaci właśnie
tą misję. Tutaj właśnie dobijam tych potworków sobie trochę. Trochę to przyspieszyliśmy, więc będzie szybciej. Weźmiemy raz 3. No. I tutaj właśnie tam oddawanie jest i tak dalej tej misji. No i przejdę potem jeszcze do otwierania pod koniec. Otwieranie, zobaczcie co mi tam poleciało. Tutaj właśnie wybrałem tą jasnozieloną ebonitową. No i otwieranie szkatułki. Szkatułki, widzicie jak poleciało. Otworzyłem od razu 3 jasnozielone ebonitowe, bo miałem jeszcze tam na innych postaciach zrobione. No i tą z Księgi Klątw. No i na dziś to tyle. W dzisiejszym odcinku to tyle. Ja się z wami żegnam. Zapraszam do oglądania następnych odcinków, komentowania, oceniania. Dzięki.